Jesteśmy dzisiaj w Pepco. Zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ takie przeglądy będziemy robić przynajmniej raz w tygodniu. Tutaj macie fajne czarne pufy. Druga rzecz to są takie stojaczki, jakby to nazwać. Możecie na tym postawić co chcecie. 120 zł. No nie są najtańsze, ale bardzo ładnie wyglądają, chociaż 120 zł to troszkę drogo. Tutaj macie takie lampki. Słuchajcie, ta jest super, jest dosyć duża. Te czarne u góry mi się bardzo podobają. Tutaj takie kwietniki, kwietniczki. Słuchajcie, także wybór jest w Pepco tej nowej kolekcji naprawdę bardzo duży. Pojawiają się już takie ogrodowe rzeczy, na kwiatuszki, różne osłonki i tak dalej. Najmniejsze są w cenie 5 zł. Oczywiście macie tutaj dużo kolorów. Sorry za mój głos, ale jestem przeziębiona. Ja jestem teraz w Pepco w Gliwicach na Toszeckiej. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to tutaj, jeżeli jesteście z okolic, to możecie sobie to Pepco odwiedzić i dokładnie traficie to, co tutaj oglądamy. Słuchajcie, te są super, takie fajne, czarne, bardzo mi się podobają, matowe, bo te białe tak wyglądają troszkę, jakby z nich miała farba zejść, więc zdecydowanie bardziej te czarne jakoś tak mi się bardziej podobają. Słuchajcie, to jest też bardzo fajne, 20 zł, piękna osłonka, bardzo nowoczesna i taka, to też super, bardzo mi się podoba. Ja w ogóle lubię takie czarne, kanciaste, takie wiecie, designerskie. Tutaj macie takie kolejne, bardziej troszkę moim zdaniem stylowe, ale też są bardzo fajne. Te są za 15 zł za sztukę, tamte wcześniej były za 20. Do koloru, do wyboru, tego jest naprawdę dużo. Cały dział się rozbudowuje, bo już wiadomo, niedługo wiosna. Kolejna rzecz, to tutaj macie takie fajne różne dekoracje, które wiszą na przodzie. U siebie w Pepco tego nie widziałam, ale tutaj jest. Są aktualnie na przecenie. Co tutaj mamy dalej? Słuchajcie, lawenda w tych doniczkach, je uwielbiam, jest po prostu piękna, także to też polecam. Słuchajcie, tutaj takie, właściwie nie wiem co to jest, można to wykorzystać do wielu rzeczy. Czemu byłam zdziwiona, że w Pepco pojawił się Russell Hobbs, w ogóle, że takie urządzenia się pojawiają, bo w swoim Pepco tego nigdy nie widziałam. Ceny są, jak widać na obrazkach, bardzo różne, ale ogólnie powiem wam, że byłam zdziwiona, że w ogóle pojawił się dział z takimi urządzeniami, także jestem zaskoczona. Tutaj macie różne tam roboty, blendery, czajniczki, nie czajniczki, tostery, także wybór jest spory. Uważam, że jak za tą cenę tutaj w Pepco są, to bardzo dobra firma ogólnie, także tutaj macie też patelnie do wyboru, słuchajcie, 25 zł za sztukę, ten mniejszy tam na dole gdzieś 15 zł. Uważam ogólnie, że jeżeli chodzi o ten sprzęt, to bardzo w Pepco się naprawdę opłaca. Tutaj macie takie głębsze, jakieś gulasze, czy co tam lubicie sobie smażyć. Te tutaj takie bardziej z kamienia, imitacja raczej bym powiedziała kamienia, ale bardzo lubię te patelnie, są nieprzewierające totalnie. Garki, no jeżeli chodzi tutaj o te dzbanuszki i czajniczki są bardzo fajne, ale tu niżej przed chwilą było widać różne kubki do herbaty, termosy i tak dalej, termiczne, to tego nie polecam, bo nie trzymają wody. Tutaj macie na owoce, takie różne, bardzo ładnie wyglądają, troszkę z daleka wyglądają jak pojemniczki prezentowe. Na buty. Lecimy dalej, te wieszaczki już miałam, ale niestety wszystkie się połamały, także ich ogólnie nie polecam, chociaż są dosyć tanie. Jak ktoś, komuś brakuje wieszaków na kurtki, to możecie sobie je użyć. Tutaj macie ubranka dla piesków, słuchajcie, są bardzo fajne, za 30 zł to uważam, że bardzo tanio, ponieważ gdzieś tam na Allegro kiedyś jak szukałam, to były zdecydowanie droższe. Kolorów jest sporo, są to raczej ubranka takie dla małych piesków, chustki dekoracyjne, jak ktoś jest fanem zdobienia swojego pieska. No i mnóstwo zabawek. No i słuchajcie, dywaniki łazienkowe. No ogromna ilość, kolory różne. Cena bardzo spoko, 12 zł. Ja je bardzo lubię, są zawsze takie, one są takie bardzo mięciutkie, no i kolorów jest bardzo dużo do wyboru, także będziecie mieli naprawdę w czym wybierać. Słuchajcie, ręczniki, chociaż ręczniki polecam, bo są to jedyne ręczniki, które wchłaniają wodę. Tutaj macie różne mydelniczki w kształtach też do wyboru, do koloru, nowoczesne, stylowe. Są naprawdę super, mi się bardzo podobają te białe takie i te zielonkawe z takimi miedzianymi wstawkami, także te są bardzo fajne, mi się podobają. Ja akurat jestem bardziej fanką tych nowoczesnych, ale czasami też lubię sobie te stylowe, także tutaj zobaczcie, są bardzo fajne te z kamienia. Tutaj takie całe zestawy,
Też bardzo fajnie. Wychodzi tutaj 25 zł za taki zestaw. Wyglądają bardziej prezentowo. No ale jak macie ochotę i lusterka. Lusterek jest bardzo dużo. Mi się to bardzo podoba z tą drewnianą podstawką. Ono kosztuje 30 zł. To kwadratowe już mniej. Te u góry też raczej średnio, ale jeżeli ktoś lubi to do makijażu czy coś tam, to polecam. Tutaj nam się pojawia jeszcze jakaś makrama po drodze. No i zobaczcie, pochwalcie się w komentarzach, czy u Was te pepko też jest takie duże i tych pościeli jest tak dużo do wyboru. Słuchajcie, zobaczcie, ile jest wzorów, ile jest kolorów, jaki jest w ogóle duży wybór, jak dużo sztuk jest z każdego wzoru. Zaraz zobaczymy, jak to wychodzi cenowo. Ale tutaj wychodzi 60 zł za taki komplet. No to najtaniej nie jest, ale akurat uważam, że ta pościel z pepko jest bardzo dobra jakościowo. Tutaj macie różne pojemniczki, mniejsze, większe, zależy jaki Wam jest potrzebny. Najbardziej mi się właśnie te misiowate takie podobają, one są takie mięciutkie w dotyku, przyjemne po prostu, no i jasne, w takim bardziej boho stylu. Firanki, zasłonki. Z daleka mi się rzuciła w oczy ta kosmetyczka, słuchajcie, taka błyszcząca, bardziej dla dziewczynek moim zdaniem, no ale może są tutaj panie, które lubią albo kupią dla swoich córeczek, także pokazuję. No i dział walentynkowy się już pomału rozkręca, na razie jest tego mało, ale myślę, że jak na pepko to będzie tego zdecydowanie więcej. Fajne kieliszki, fajne szklaneczki, słuchajcie, mi się...